tym materiale zobaczysz, jak obalam polski Sejm, by wprowadzić polską demokrację absolutną, to znaczy monarchię absolutną. Nie będzie to łatwa i szybka podróż, bo będę zmuszony odebrać szlachcie ich złotą wolność. Mały bonus w ramach odcinka. Pokażę Ci, jak przygotować Polskę do poboju świata. Tak, wiem, że tego pragniesz. Witam Cię, imperialisto, tutaj Lukas. Niestety na początku rozgrywki w Polsce panuje bezkrólewie, dlatego miałem przed sobą kilka lat pokoju. Stany społeczne zadowoliłem następującymi przywilejami, przy czym musiałem uważać na szlachtę. Nie mogłem im dać za dużo przywilejów, by nie urośli w siłę. Tym bardziej, że chciałem później magnaterii pokazać, gdzie jest szlachty miejsce. Bo tak, poszedłem drogą odrzucenia przywilejów niszewskich. Zostawiłem też miejsce na jeden negatywny przywilej, który dostaniemy za jakieś 20 lat. A jaki, to wam pokażę, jak się pojawi. Debatuję też w parlamencie nad zwróceniem ziemi koronnej władcy, ale na razie posłowie nie są temu przychylni. Wykonałem też misję dla szlachty, by dostać tańszego doradcę. Nasz dwór skupiam na działaniach militarnych. Tak, planuję zawrzeć unię z Litwą, bo niestety tutaj nie mam innego wyboru. Bo pierwszym krokiem do wprowadzenia monarchii absolutnej w naszym kraju jest pozbycie się Sejmu. Zawarłem też strategiczny sojusz z księciem burgundzkim. Czeka też mnie zmiana naszej wiary na prawosławie. Będzie to najlepsza religia do tego, co planuję dla tego kraju. Bunty prawosławne najlepiej jest prowokować we Lwowie. Jako że skasowałem fundusz kościelny, no to kler nie będzie się przykładał do tej pracy. Następnie zawarłem sojusz z Czechami, a trzeci sojusz z Mołdawią, która od razu stała się polską marchią. Wielki sukces! Następnie wykonuję tą misję, bo jednak wolałem mieć mołdawskiego wasala. Zyskałem też dużo roszczeń do Wołoszczyzny, którą niedługo zaatakujemy. Jakiś czas później parlament oddał mi ziemię. Odniosłem wielki sukces polityczny, bo przekonałem posła z Krakowa. Mam dla was małą ciekawostkę związaną z Mołdawią i jej misjami. Gdyby Mołdawia wciąż byłaby waszym sojusznikiem i wraz z nią zaatakowalibyście Imperium Osmańskie, zdobywając Edirn dla Mołdawii, Mołdawia mogłaby wykonać misję nadzienia sultana. Tak, Mehmed by tego nie przeżył. No ale podczas tej rozgrywki na razie miałem nieszczęście w szczęściu. Moich dyplomatów na razie wykorzystuję do poprawienia relacji z Mazowszem oraz poprawienia relacji z Czechami, by następnie jak najszybciej zdobyć u nich 100 punktów zaufania. Tym razem bardzo szybko szlachta dogadała się w sprawie sukcesji Władysława III. Niestety to wydarzenie zostało bardzo osłabione, bo już nie możemy zdobyć 3 Unii na raz, tylko maksymalnie 2. Czechy czy Węgry? Ciężki wybór. Jednak tylko Unia z Litwą dawała mi monarchię elekcyjną, która jest mi potrzebna do tego, żeby później spowodować wojnę domową. Bla bla bla, ufam Sejmowi. I tak od tego momentu cieszyłem się nową formą rządów, monarchią elekcyjną. Ty za to, mój drogi widzu, możesz cieszyć się wspaniałymi promocjami na Enebie, mnóstwo ofert, linki jak zwykle w opisie. I tak oto kraj pod moimi rządami w 3 miesiące stał się drugim najpotężniejszym krajem na świecie. Dlatego też zaatakowałem Wołoszczyznę i póki pamiętałem, zaznaczyłem w interesach politycznych, że chcę prowincji Kulm. Bo zawsze o tym zapominam. Zawsze. Przyda nam się to w momencie pewnego eventu. Wołoszczyznę podbiłem bardzo szybko, jednak nie przekazałem nowo podbitych terytoriów Mołdawii, ponieważ wszystkie one są prawosławne. A propos buntów prawosławnych, zaraz tam wybuchną. Dlatego sprzedałem całą ziemię koronną. I nie jeszcze jej nie odzyskuję z powrotem. Prowokuję buntowników i co najważniejsze, kazałem moim wasalom trzymać się od tego z daleka. Prawosławni zaaloci bardzo szybko zajęli Kraków, dzięki czemu religia prawosławna stała się religią dominującą. Po całej tej rebelii odzyskuję ziemię dla korony. A terytoria Wołoszczyzny Mołdawii przekazałem. Następnie zrekrutowałem armię najemną, żeby dobić do Force Limitu. Tutaj miałem trochę pecha, bo niestety nie miałem żadnego dobrego dowódcy do oblegania fortec. Mając sojusze i mając armię, zostało mi już tylko rozliczyć się zawarnie z Węgrami, bo to przecież ich wina była. Dlatego wypowiedziałem Węgrom wojnę, by zdobyć ich tron. Nie zamierzałem jeszcze zapraszać Czechów do tej zabawy. Na początku uderzyłem na Austrię, żeby po krótkim szturmie zdobyć Wiedeń, dzięki czemu niemiecki cesarz zapłacił mi reparacje wojenne. Następnie moje wojska skierowałem na Węgry. Czechów do wojny wezwałem dopiero po zajęciu kopalni złota. Chyba była taka mechanika, że Czechy zdobędą mniej agresywnej ekspansji, kiedy są moim sojusznikiem w tej wojnie. Chyba. Ktoś coś wie? Wojnę z Węgrami skończyłem następująco. Zdobyłem 2 prowincje słowackie, zwłaszcza kopalnie złota, zdobyłem dużo pieniędzy i co najważniejsze, węgierski tron należy teraz do króla Polski. Świat nie był zainteresowany losem Węgrów, chociaż moi szpiedzy też w tym pomogli, bo im większa siatka szpiegowska w danym kraju, tym mniej agresywnej ekspansji on dostaje od naszych podbojów. Jednak to nie był koniec moich podbojów, zaatakowałem następnie Bośnię. Tylko chwilę musiałem poczekać, żeby Węgry odziedziczyły Chorwację. O, właśnie o to chodziło. Oczywiście moim prawdziwym celem nie była Bośnia, tak naprawdę chciałem kopanie złota z Kosowa. Po osłabieniu Austrii nowym cesarzem zostaje Palatynat. Ta gra zrobiła to specjalnie, bo wiedziała, że nie umiem wymówić poprawnie nazwy nowego cesarza. Świat był jakoś bardziej zainteresowany losem Serbów niż Węgrów. Miałem też szczęście i wykonałem misję na tańszego inkwizytora. Nawracanie prowincji będzie teraz tańsze.
Wysłałem inkwizytora najpierw do prowincji ze złotem. Nie może być złoto w rękach heretyków przecież. Moją pierwszą reformą rządową było wprowadzenie większych podatków. Polacy to kochają. W roku 59 miałem sporo szczęścia, ponieważ książę burgundzki zmarł i Polska odziedziczyła Burgundię. Niestety oznaczało to, że czeka mnie wojna z nowym niemieckim cesarzem. I od tego momentu Francja jest moim nowym arcywrogiem. Niedługo potem wsparłem pruską konfederację w walce o wolny Gdańsk. Odmówiłem też cesarzowi niemieckiego zrzeknięcia się Burgundii. Naprawdę. Na szczęście mój sojusznik czeski zdecydował się pomóc mi w tych wojnach. Niestety w tym momencie uderzył największy polski wróg, czyli polska szlachta. Zażądała pewnych przywilejów, ale ja tutaj musiałem im odmówić. To znaczy nie musiałem, ale w dłuższej rozgrywce wyjdę na tym lepiej. Zakończyłem wojnę z zakonem krzyżackim i do tego przestał istnieć. Niemieckiego cesarza nawróciłem na prawosławie. Tak, to dlatego, że nie umiem wymawiać jego nazwy. Zresztą to nie był jedyny kraj nawrócony przeze mnie. Niestety po wszystkich tych moich podbojach i dążeniach do wielkości, wiele krajów ogłosiło mnie rywalem na arenie międzynarodowej. Był to też właściwy moment na użycie ikony zmniejszającej na koszty budowy budynków, jak i rozwijania prowincji. Najbliższe lata to będzie wielka rozbudowa. W końcu mamy dwie kopalnie złota do rozwinięcia. Udało mi też się zwiększyć dyplomatyczną reputację naszego kraju, co powinno wpłynąć pozytywnie na szansę zdobycia Unii nad Czechami. Dzięki tej misji cieszę się też już bardzo dużym zaufaniem Czechów, jak i mam z nimi bardzo dobre relacje. Nie pytajcie się mnie, czemu już nie żądają mojej ziemi, przed chwilą przestali. No i pięknie, Unia nad Czechami zdobyta. Oczywiście za pierwszym razem. Postanowiłem poczekać chwilę z uczynieniem Gdańska naszym wasalem. Zrobię to dopiero po przyłączeniu Mołdawii. W tym momencie miałem dziwną sytuację, bo mimo iż nie ma już czeskiego króla, to nadal jest on pretendentem do polskiego tronu. Niestety jest za dobry, potrzebuje dużo słabszego władcy. Na przykład ten z Brandenburgii by się nadał. Albo Wolgastu. Osiągnąłem też już wymagany poziom splendoru na świecie i wykorzystałem go do zmniejszenia agresywnej ekspansji we wszystkich moich kolejnych wojnach. Udało mi się też zawrzeć tymczasowy sojusz z sultanatem Mameluka, wykorzystał go w zbliżającej się wojnie z Imperium Osmańskim. Ale wróćmy może na chwilę do tego momentu, w którym mówiłem o zabudowaniu Polski. To jest ten moment, w którym będziemy ściągali kapitał zagraniczny w tym celu. Tylko musiałem wysłać moje wojska po odbiór gotówki. Nie wynaleziono jeszcze przelewów bankowych. Wybrałem też pierwsze idee dla Polski i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie grać Polską obecnie bez idei arystokratycznych. Są za dobre. Jesteście ciekawi, co wezmę do pary? No to zobaczycie później. Zawarłem z Moskalami bardzo lukratywne umowy inwestycyjne w naszym kraju, a żeby ich dotrzymali, to jeszcze im spaliłem stolicę, tak dla przypomnienia. Tak słyszałem, że z Rosjanami trzeba twardo. W 1486 Mołdawia już jest integralną częścią Polski. Dlatego wykonałem misję na pruską konfederację, przy czym zadbałem o to, żeby Polska miała dostęp do morza. Mogłem to zrobić wcześniej, ale realnie mając dwie kopalnie złota, nie potrzebowałem handlu bałtyckiego. Tak szybko. Wraz z osiągnięciem 7 poziomu technologii militarnej nadszedł czas na przygotowanie się do wojny z Imperium Osmańskim. W pierwszej kolejności rozbudowałem moje armię, w drugiej kolejności wybrałem idee religijne dla Polski. Zależało mi tutaj na skumulowaniu bonusów do zasobów ludzkich, które mają idee religijne, arystokratyczne, jak i samo prawosławie daje. Dodatkowym bonusem jest jedno z najlepszych casus belli w tej grze. W międzyczasie jeszcze rozbudowałem Kraków, jednak nie był to dobry jeszcze moment na wprowadzenie polskiego renesansu. Ten inkwizytor miał jeszcze wiele do roboty. Zdążyłem jeszcze zreformować naszą biurokrację, przez co mogłem ustanowić jeszcze wyższe podatki. Wyższe o 50% we wszystkich prowincjach. I tak przygotowany zaatakowałem Imperium Osmańskie. Był to podwójnie dobry moment, bo sojusznicy osmańscy odmówili dołączenia do tej wojny, a sam miałem czterokrotną przewagę nad jego armią. Dodatkowo przodowaliśmy militarnie. Co było dziwne, bo Mehmed wciąż żył. Mój drogi widzu, ta wojna jest przykładem tego, że technologii militarnej nie można zaniedbywać, żeby rozwinąć ideę. Wojna przebiegała po mojej myśli, wojska osmańskie były strategicznie odciągane przez Mameluka. W Grecji, z jakiegoś powodu. Pod Kosowem stoczyłem zdecydowanie najważniejszą bitwę z Imperium Osmańskim, tutaj wrzucone zostały wszystkie moje siły, jak i Imperium Osmańskiego. Odniosłem zwycięstwo, ale bardzo dużym kosztem. Lepiej poszło burgundzkiej armii. Niestety dla naszego sojusznika wojska osmańskie ruszyły na sultanat mameludzki. Wykorzystałem ten moment do zdobycia tych bardzo fortyfikowanych fortec Kaukasu. Serio? Poddali się? Naprawdę? W wyniku tej wojny zdobyłem kilka prowincji, tak żeby graniczyć już z Carogrodem. Co ważniejsze, zdobyliśmy też pokaźny kapitał zagraniczny. Jednak uważam, że warto było. Wprowadziłem też polski renesans. Jest bardzo fajny, bo pozyskamy Mikołaja Kopernika, który pracuje prawie za darmo. Polacy... Jako, że nasze wojska i tak były zaprawione po konflikcie osmańskim, wyruszyłem na Moskwę w celu zdobycia dodatkowego kapitału. Zdobyczne pieniądze wydałem na baraki, żeby móc teraz wykonać tą misję. W teorii każda prowincja w Polsce rozwinie się o jeden punkt militarny. W teorii każda z tych prowincji. I nie ukrywam, że w tym momencie zastanawiałem się, czy nie poczekać z tą misją do utworzenia Rzeczpospolitej. A jak ty to robisz? Bo obecnie mam 459, klik
508. Chociaż bardziej mogłem pokazać, jak to wpłynęło na moje zasoby ludzkie. Wcześniej miałem około 600, więc tak czy siak chyba warto. Dość sporo jak na te lata. Zmieniłem też wiarę wszystkich podległych mi krajów na prawosławie. Trochę się zdziwiłem, że nadal pozostały bardzo lojalne. Bo w Polsce misjonarze już nie mieli co robić, dlatego wysłałem ich za granicę. Szlachta ode mnie zażądała kolejnych przywilejów, ale te spokojnie odrzuciłem. W 1414 wysłałem moje wojsko na podbój Konstantynopola i opróżnienie kufrów osmańskich. Użyłem też ikony świętego Michała, żeby moja armia była bitniejsza. Bo w tym momencie już nie mogłem liczyć na sultanat mameluski, więc czekało mnie sporo bitew. W tym samym czasie pojawił mi się odpowiedni kandydat do polskiego tronu. Pewnie was interesuje, dlaczego potrzebuję słabego władcy. Zdradzę tylko tyle, że jest on potrzebny do obalenia monarchii elekcyjnej. Zgodnie z polską tradycją wybuchła mi rebelia podczas ciężkiej wojny. Na Węgrzech również. Pakta konwenta i artykuły henrykowskie. Tak, na to czekałem. Od tego momentu niestety moja władza będzie mocno uzależniona od decyzji Sejmu. I nic z tym nie mogę zrobić. Musiałem nadać przywilej, który osłabi mój kraj. I ze zdobyciem tego przywileju wiąże się to, że zdobywa Polska pewien ukryty modyfikator, który jest potrzebny do wybuchu wojny domowej w 1615 roku. A w wyniku tej wojny wprowadzimy monarchię absolutną. Prawdopodobnie. Super, Sejm poparł moją politykę. Bo ogólnie może też być i przeciw. Tak, i dopiero tego momentu mogę wykonać tą misję. Bo gdybym zrobił to wcześniej, to nie mógłbym mieć artykułów henrykowskich, a bez artykułów henrykowskich nie mogę mieć wojny domowej. Czego nie rozumiecie? Wysłałem mojego władcę, żeby przewodził naszym armiom. Wtedy jest większa szansa, że umrze, a jest naprawdę słabym władcą. Niech nam przewodzi. W Imperium Osmańskim nastały chyba ciężkie czasy. Trochę czuję się z tego powodu winny. Ale tym łatwiej zdobyłem Carogród, a niedługo potem pokazałem magnaterii, gdzie jest ich miejsce. Oczywiście im się to nie spodobało. Na szczęście moje armie są zaprawione w bojach i bez problemu radzą sobie z tymi buntownikami. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie zepsuł. Zapowiadałem, że z Konstantynopola nie można wypuścić Bizancjum. A i co najważniejsze, po osłabieniu magnaterii możemy dowolnie nadawać i odbierać przywileje, co wykorzystałem do nabicia maksymalnej ilości markantylizmu. Pozbyłem się też nadmiaru ziemi koronnej. Po wojnach z Polską Imperium Osmańskie pogrążyło się w totalnym chaosie, jak i zbankrutowało. Podczas trzeciego zajazdu inwestycyjnego na Moskwę zdobywam również inflanty, a później przekazuję je Litwie, co odgrodziło Polskę od tej moskiewskiej dziczy. W roku 1515 ekonomia Polski, jak i polska armia prezentują się całkiem imponująco. Mam ich trochę za dużo, ale stać mnie. Tak, mam stały dopływ inwestycji zagranicznej. Na szczęście po bardzo krótkich rządach nasz niewybitny władca umiera. Chociaż to chyba nie rozwiązało mi problemu na długo. Sejm znowu mnie poparł. Ponieważ Imperium Osmańskie przeżywa wojnę domową za wojną domową, idę ich odwiedzić. O, Persja. Wojska osmańskie postanowiły z nami nie walczyć i dosłownie rozwiązują się. Wybuchła również protestancka reformacja. W sumie mogła trochę szybciej. Bo dla Polski kolejna era jest dużo lepsza. Obecność armii osmańskiej jest stwierdzona. A skoro nie było armii, no to wiecie, Carpet Siege. Moskwa chyba podzieliła losy Imperium Osmańskiego. Rozwiązanie armii okazało się być naprawdę niezłą taktyką. Przecież nie wygram z Imperium Osmańskim żadnej bitwy, skoro nie mają armii. Przez co nie spełniam celu wojennego. Wojna z Imperium Osmańskim kończy następująco. Zdobyłem kilka kluczowych terytoriów oraz co najważniejsze pieniądze na dalsze inwestycje. Następnie od razu uderzyłem na Karaman. Po obaleniu magnaterii skupiłem działania rządu na reformowaniu mojego kraju. Polska bez współpracy z Sejmem jest naprawdę beznadziejnym krajem. Tak jest, kiedy wiecie, Sejm i głowa państwa się kłóci ze sobą. 500 lat i w tym kraju nic się nie zmieniło. No, nasze wojska docierają pod Jerozolimę, żeby pozwiedzać sobie tutaj święte miasto, ale to jeszcze nie ten moment, w którym je zdobywamy, chociaż będziemy do tego bardzo szybko dążyli. Ten monument bardzo by nam się przydał. Kair, Aleksandria. Z Egiptu przywozimy bardzo dużo skarbów. Jako, że na tron wszedł nam bardzo szybko po poprzedniej wojnie nowy władca, całkiem niezły, to teraz musimy przeprowadzić parę reform w naszym rządzie. No, przewiduję, że Imperium Osmańskie zostanie rozebrane, bo już jest pod całą okupacją. W tych wszystkich naszych podbojach nastała polska złota era. To wcale nie po to, żeby teraz po taniości rozwinąć nasze idee narodowe. I po tych wszystkich perypetiach w 1523 roku wreszcie tworzymy najpotężniejsze imperium europejskie, czyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Tylko jak zwykle nie pamiętam, czy te idee są lepsze do podboju, czy jednak nie. Zaraz sprawdzimy. Tak wyglądają polskie idee, a tak wyglądają idee Rzeczpospolitej. Teraz w zasadzie wasz wybór. Polskie idee brałbym wtedy, kiedy zależałoby mi na jakości armii, bo jednak pod tym kątem polskie idee są dużo lepsze od Rzeczpospolitej. Jednak szczerze mówiąc, ja nie zamierzam za bardzo siedzieć na tyłku i nic nie robić. Chcę podbijać i przykować ten kraj do podboju świata. Dlatego wybieram ideę Rzeczpospolitej, które pod tym kątem są po prostu dużo lepsze. Oszczędzamy dużo punktów dzięki zmniejszeniu kosztów idei. Dostajemy monthly administrative power plus 1. I uwaga, to nie jest bonus do władcy, to jest po prostu dodatkowa ilość, którą dostajemy.
firmy. I oczywiście niestety kosztem manpowera 25%, ale raczej w tym buildzie, który tutaj Wam przedstawiałem, nie będzie z tym problemu. Wszystkie nowo przyłączone terytoria dodaję do Stanów, żeby tam wprowadzić naszą pełną administrację. Stać mnie na to, bo Rzeczpospolita to imperium. Bardzo fajnym trikiem przed końcem ery odkryć jest zrobienie pewnej rzeczy. Na nowych terytoriach rozdałem zwiększenie podatków, wszędzie zmniejszyłem autonomię i teraz cały kraj grabimy z rozwoju administracyjnego, bo na ilość złota zdobywanego z tej decyzji wpływają wszystkie modyfikatory zwiększające opodatkowanie. Tylko w sumie może to zrobię za 3 lata. Może czas na zmianę warunków Pacta Conventa? Nie ukrywam, całkiem fajnie. Tylko co ja tutaj wybrałem? Nie pamiętam. Na nowej decyzji narodowej to ja nie widzę. Chociaż to chyba o to chodzi. No to znowu muszę zbierać 60% ziemi koronnej. Dostałem też nowe kasus z Belli jako Rzeczpospolita, które pozwoli mi podbić całe Bałkany. Chociaż i tak z niego nie będę korzystał, bo mam lepsze. Idee dyplomatyczne bardzo szybko rozwijam na Polsce, będą nam potrzebne podczas naszych kolejnych podbojów. Era reformacji. I tutaj dla Polski najważniejsza jest polska korona. Wojny religijne w drugiej kolejności. Jako, że teraz jest bardzo dobry moment do jeszcze przez chwilę rozwijania naszej ekonomii, skupiam się głównie na budowaniu resztek warsztatów, głównie na terytoriach litewskich, a potem oczywiście pójdziemy w budowę manufaktur. I kontynuuję nasze odzyskiwanie terytoriów na Bałkanach. Początkowo będą to terytoria oczywiście dla Bizancjum. W procesie podbijania Bałkan najgorsi są buntownicy osmańscy zdecydowanie. W międzyczasie też powtarzam cały czas proces zdobywania środków od Mameluka, czy też Moskwy. Tutaj nie podbijam, czekam aż stworzy się Rosja. Jakoś jej podbijanie jest bardziej satysfakcjonujące. I wreszcie polska korona. To pozwala nam stać się Polsce spichlerzem Europy. Wreszcie powstała Rosja i będziemy mogli ją podbijać tylko po tym, jak podbijemy ostatnie prowincje od Wenecji, bo w końcu ma nasze Bałkany. Wenecka armia nie jest dla Polski problemem. Mam zagwozdkę, czy teraz jak się wasalizuje Rygę, to ona bez niczego dostaje 10 developmentu? Przed wasalizowaniem miała tutaj 16, teraz ma 29. Gdy macie tak potężne armie, że rozbiliście właśnie dwie armie pod 40 tysięcy, jedną waszą 30, to jest niesamowite, jak Rzeczpospolita bez większego starania się jest w stanie dominować tutaj po prostu wszystkich w okolicy. Ten moment, kiedy przez buntowników najci tracą swoją stolicę, ale zachowali inne prowincje. Hurdur Husaria nadciąga, dobra, bijemy dalej Weneczczyków. Czy to się tak w ogóle odmienia? Po zajęciu Bałkan skupiłem się na przyłączeniu Węgier już na stałe do Rzeczpospolitej. Zajmie to bardzo, bardzo długo. Po bałkańskich podbojach zawiązała się przeciwko Polsce koalicja. Tymczasem na północy Królestwo Danii zaczęło podbijać terytoria szwedzkie. Ciekawe jest, jak dalej się ta historia potoczy. Po zajęciu większości Anatolii moim następnym celem będzie podbijanie prowincji Mameluka. Głównie tych, które mają monumenty. W Polsce zapanował prawdziwy rozkwit naszej kultury. Dziwne, z jakiegoś powodu po raz piąty buduje rynek w Rydze. Czemu ona cały czas burzy ten budynek? Nowy, dobry władca, ale niestety Sejm nie popiera jego polityki. Nie wiem, czy to jakaś zależność, ale naprawdę, za każdym razem, kiedy mam dobre statystyki u władcy, Sejm jest przeciw. 1558 i w zasadzie kontrolujemy kilka bardzo bogatych obszarów handlowych. Mógłbym już wszystko przesłać do Bałtyku, ale niestety z Węgier bardzo dużo tego handlu ucieka. Handel w Konstantynopolu się nie przejmuje, tutaj wystarczy, że zacznę przejmować wpływy bizantyjskie i zrosną też również nasze wpływy. Jakby to powiedzieć, z ruskimi się pokłóciliśmy o granicę, dlatego dość sporo teraz o nich jej podbije. Przecież nie będę stawiał tu jakichś płotów między nami, nie? Ups, chyba popsułem Rosję. Jak i Polska przyczyniła się do odrodzenia pewnego imperium. Od tego momentu mamy wieczną przyjaźń z Imperium Bizantyjskim. A kiedy ja dostałem tych trybutariuszy? Czas najwyższy zacząć rozwijać nasze kompanie handlowe, żeby nasza Rzeczpospolita zarabiała jeszcze więcej oraz dostała dodatkowych kupców. Nadszedł też czas, żeby zmienić nasze nastawienie właśnie na administracyjne. Od tego momentu raczej będziemy już tylko i wyłącznie mocno podbijali, zwłaszcza w kierunku Indii. Chociaż może najpierw poczekam do rozwoju idei administracyjnych do końca. Oh yeah! Mógłbym już cofnąć przywilej Pacta Conventa, ale trochę się boję, że zapobiegnie on wydarzeniu na wojnę domową, bo musimy mieć ten ukryty modyfikator jako Polska, Pacta Conventa. I nie jestem pewien, czy ten modyfikator nam nie zniknie, jeżeli odwołam ten przywilej. Niby na Wikipedii nic na ten temat nie ma napisane, ale ja ostatnio już się kilka razy przyjechałem na Wikipedii.
niby powinien zniknąć tylko przywilej. Ale jakoś nie czuję się z tym bezpiecznie, żeby to usuwać, dlatego tym razem to zostawię. Jeżeli ktoś z Was to testował, niech mi da koniecznie znać w komentarzu. No dobra, no to w międzyczasie zajmijmy się rozwinięciem naszych kompanii handlowych. Jak widzicie, anatolijska i lewandzka już działają, a została mi jeszcze krymska. W międzyczasie kozacy zrobili mi mały bunt. Ogólnie historycznie się to źle bardzo dla Polski skończyło. My jednak sobie z tym poradzimy, bo mamy naprawdę potężną armię z... O, a gdzie husaria? Zapomniałem o niej. No to i trochę doróbmy. Rozbudowaliśmy market w Krakowie, dlatego możemy wreszcie świętować. Dwudodatkowych kupców, to jest mega mocne. W sumie rozbudujmy regiment kampy, głównie u naszych unii personalnych, żeby były bardziej teraz przydatne w naszych nadchodzących wojnach. Ładnie tym Duńczykom idą podboje Skandynawii. Chyba to wykorzystam. Przed 1600 rokiem musimy jeszcze zdobyć dwa bardzo ważne monumenty. Pierwszy z nich jest na Malcie, a drugi w Grenadzie. Dlatego czas na małą wojenkę. Ale patrząc na to, jak łatwo nam idzie z armiami francuskimi, tak łatwo, że aż nie jestem w stanie wam nic pokazać. O, uniwersytet. Zbudujmy. Francuskie armie rozbijamy. Prawie. Ej, nie aż tak bardzo. I przemy na południe. Na szczęście Francja zapłaci nam niezłą daninę. Och, come on. Chciałem zaatakować Danię, ale nie. Przewodzi ona teraz lidze protestanckiej, która jest za obaleniem cesarza. No trudno. No, musimy zacząć myśleć o kontroli Bałtyku, dlatego możemy albo teraz podbić dosłownie wszystkie prowincje, albo ustanowić Unię. Tych przeciwników będzie bardzo dużo, ale to wynika z tego, że są przywódcą ligi, więc musimy czekać do końca tej wojny. Więc skoro czeka nas wojna z Danią, to musimy rozbudować polską flotę. Tak, gdzieś do 10-15 ciężkich okrętów. Nie chcę nic mówić, ale po podbiciu tego regionu, całą wełnę, która tutaj była, a było to miejsce z największą ilością wełny na świecie, zamieniłem na sukno. Jakie tope? Przy pomocy tej misji. Chociaż mogłem z nią poczekać na młodszego władcę, bo ten długo nie pożyje. Zdobycie stolicy Danii będzie chyba łatwiejsze niż myślałem. Nawet nie musiałem toczyć żadnych bitew. Czy wiecie, jak rzadkie jest to wydarzenie? Jaka jest szansa na to, że dostaniecie Unię Personalną na Rzeczpospolitą, biorąc udział w elekcji? To jest mniej niż wygrana w totka. A jednak ktoś dostał. A jeszcze rzadszy jest event na Inherit Rzeczpospolitej. No Unię nad Danią wkurzy. Małą część świata, więc w sumie nieważne. Ale to była krwawa wojna. Ja mam roszczenia do całej Skandynawii. Era absolutyzmu i chwila prawdy. Chociaż widzę pewien znaczek, który się pojawił. Tak, mamy to. Polska wojna domowa. Więc jeżeli chcecie ją osiągnąć u siebie, no to wiecie, co już musicie robić. Wow, nawet szybko leci. Walka o władzę królewską. Napięcie między cesarzem a Sejmem osiągnęło punkt krytyczny. Cesarz stał się całkowicie nietolerancyjny dla ciągłej potrzeby kompromisu ze szlachtą, aby dokonać nawet najdrobniejszego aktu rządzenia. W tym momencie rozpoczynam wojnę ze szlachtą. Jeżeli wygrają buntownicy, no to staniemy się monarchią elekcyjną. Chyba nią już jesteśmy, tak mi się wydaje. Tutaj zmian nie stwierdzono. Ale nie damy tym magnaterii, bijemy ich pod Lublinem. Tak, to jest nasza nowa stolica. Nie pytajcie się mnie dlaczego. No nie ukrywam, te bunty trochę mnie kosztowały. Straciłem jakieś 200 golda inkomu. Okej, mamy przeciwieństwo polskiej złotej korony. I te bunty plus 20. Oh my god. To jest bardzo długa lista buntów. Jako Polska możemy mieć tylko minus 88 punktów absolutyzmu. W sumie to podwołujmy trochę tych przywilejów. Rozsyłajmy nasze wojska po całym kraju, bo ewidentnie będziemy mieli bardzo dużo buntów. Widać to po tej mapie, prawda? 3 lata później została zawiązana Konfederacja. Tak jak August VI podjął decyzję o odebraniu władzy Sejmowi, tak też Sejm skierował swoje żądania do Augusta VI. Nie będę negocjował z uzurpatorami. Sprzeciwiamy się im. Konfederacja nigdy nie będzie rządzić. Po utworzeniu konfederacji żądającej detronizacji cesarza, zbuntowana szlachta powstała w otwartym buncie przeciwko koronie. Rokosz Sandomierski. Z tymi też nie będę negocjował. Sejm został spacyfikowany. Dzięki temu pozbyłem się kłopotliwych przywilejów, jak i ustabilizowałem sytuację w Polsce. Wreszcie mogę spokojnie rządzić tym krajem. Imperator triumfuje. Pozostało mi już tylko wykonać tę misję. Dobra, żeby zdobyć jak najwięcej absolutyzmu, musimy bardzo dużo podbić, chyba że chcemy stać się teokracją. Transformacja rządu tego kraju jest niezgodna z konstytucją i niezgodna z prawem. Żądamy przywrócenia monarchii konstytucyjnej. To jest nawet śmieszne, bo szlachta właśnie przerodziła nam się w nową klasę społeczną. Polityków. Tylko tutaj mi zniknęli.
Teraz to mamy totalną kontrolę nad ziemiami. Jeszcze się upewniam, ale wygląda na to, że tak. Potrzebujemy tylko 60 absolutyzmu. Dobrze, mam dużo overextensji. Znaczy, malutko, ale potrzebna nam jest. Bo teraz powinny się pojawić takie specjalne bunty. Chyba, że mam jednak za stabilny kraj. Ups. No to podbijmy jeszcze trochę więcej. A nie, jednak już są. I teraz w tylu prowincjach dostaniemy autonomię. Co za piękny widok. Co prawda, powinno nam to też zmniejszyć maksymalny absolutyzm. White Peace wzięty, a teraz co ważniejsze, robimy jedną rzecz. Obniżamy wszędzie autonomię, dzięki czemu będziemy zyskiwali absolutyzm. Kiedyś się tego więcej zdobywało. Bardzo szybko, 5 lat później, obalamy polską złotą wolność, co pozwala mi wprowadzić polską monarchię absolutną. Jest to niesamowicie mocna forma rządów. Wprost idealna do prowadzenia podboju świata. A teraz mogę popełnić jeszcze większy błąd i wprowadzić konstytucję. Ale jako, że nasza Rzeczpospolita ma 3000 właśnie developmentu, 4000 wraz z wasalami, to jest 100% war conquest. Największy kraj jest na 4 wojny, chociaż nie, poprawka, Francja jest jednak większa, jest też na 4 wojny, a jeszcze nie mamy maksymalnie absolutyzmu. Więc jak widzicie, monarchia absolutna dla Rzeczpospolitej to wymarzona forma rządów do podboju. A jeżeli idzie o podboje i radzenie sobie z ich konsekwencjami, polecam ci ten odcinek z Czech, którym Czechami muszę przetrwać koalicję dosłownie całej Europy, bo Czechami podbiłem całe Niemcy w niecałe 50 lat. Bardzo dziękuję też wspierającym, bez stworzenia tego kontentu na pewno byłoby trudniejsze. Save z tej kampanii jest jak zwykle dla was dostępny na Discordzie, w sekcji dla wspierających.